Cześć, witam Was w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem jest Grzesiek 233 w wyśmienitej bitwie na wyśmienitej maszynie, czyli M48 Patton 10 tieru, met amerykański. No i widzimy, że pierwsze co się rzuca w oczy to 42% szans na zwycięstwo. Mapa to oczywiście stepy. No i dosyć, powiedziałbym, niesprawiedliwe losowanie, ponieważ w naszej drużynie jest, jeśli dobrze liczę, 6 dziesiątych tierów, a w drużynie przeciwnej dziesiątych tierów jest 8. Także dla mnie to jest niezrozumiałe zachowanie matchmakingu. Zupełnie tak, jakby od razu przeciwnicy zdobywali przewagę dwóch czołgów dziesiątego tieru, co przy takim losowaniu po prostu nie powinno się zdarzyć. Skoro były te dziesiątki do losowania, to powinno rzucić po prostu po 9, czy tam, przepraszam, po 7, a nie 8 i 6, no ale mniejsza o to. Drużyna przeciwna ma skład dosyć niezły, powiedziałbym, bo i mają heavyki, i mają medy, i mają te deki, także mogą w każdym miejscu na mapie dosyć mocno się, powiedzmy, pobić. U nas jest jeden heavy, tak naprawdę 10 tieru. Batchat nas tutaj od razu spompował na dzień dobry, plus moc, także od razu mamy połowę hapsów na dzień dobry bitwy. Także nie dość, że matchmaking nie rozpieszcza, to jeszcze tutaj trzy darmowe buły na dzień dobry. No i sytuacja od początku bitwy, praktycznie od pierwszej minuty, układa się niezbyt ciekawie, ale bitewka ciekawa będzie bardzo, także wszystko przed nami. Bardzo dużo czołgów, praktycznie cała nasza drużyna znajduje się na linii 8-9-10, no powiedzmy 10, tak? Linia 10, niech tak będzie. Naprzeciwko sporo czołgów drużyny przeciwnej, ale widzimy, że tam M41 Grand Finals właśnie ginie. Zamiotły go czołgi wroga, no i tak naprawdę już jesteśmy od początku bitwy przyciśnięci z obu stron, bo tutaj jeśli tego nie wygramy, a wygranie tego nie będzie aż tak bardzo proste, bo jednak wróg troszkę tych czołgów ma, no to od razu zamyka nas druga flanka i ścieśniamy się wszyscy na kilku kwadratach, a wiemy dobrze, jak się to kończy. Grzesiek zalicza pierwszego fraga, 1500 uszkodzeń, ma tutaj duże wsparcie, także jest jak najbardziej możliwość postrzelania takiego właśnie Pattonowego, bo Patton to jest według mnie maszyna, taka doskonała maszyna wsparcia. To nie jest tak jak ruskie medy, który potrafi walczyć na pierwszej linii i brać na siebie ciężar tak naprawdę ostrzału wroga, tylko to jest właśnie dokładnie to, co robi Grzesiek. Jeśli jest drużyna, to Patton jest czołgiem, który korzystając z opuszczenia działa i ze świetnego reloadu i z bardzo przyjemnej armaty po prostu jak najbardziej wspierać drużynę z takiego pół dystansu, po prostu. Ja bym Pattonem lepiej nie wdawał się w pojedynki bezpośrednie z innymi medami, jeśli to nie jest konieczne, tylko wykorzystywał ukształtowanie terenu i po prostu strzelał. Szkoda, że ten strzał w fosza by nie wszedł, bo już mielibyśmy kolejnego fraga, 2 do 4. No zobaczcie, jakie dziwne ułożenie na mapie. Bronimy się tak naprawdę na dole, w tym kanionie, cała nasza drużyna. Tam już wrogowie są przy bazie, na środku są wrogowie, przy swojej bazie są wrogowie, także rozstrzał bardzo taki dziwnym, powiedział. Walka frontowa na linii, taki prawie że piękny strzał. Naprawdę nie wiem, jak to weszło. Teraz eseta z Heka tylko za 357. To już groziło śmiercią, gdyby tutaj był jakiś apek taki porządniejszy. No może przesadzam, ale hapsów by już praktycznie nie było. 2600 obrażeń ma Grzesiek, 6 do 6, 7-6. No, udało się jakimś cudem nie pozwolić drużynie przeciwnej zraszować któryś z flank. Także mimo, że na jedynce i dwójce nie stawiliśmy oporu, to jednak na tej 7-8-9 rozstawienie czołgów na całej długości jakoś one się rozjechały i dzięki temu nie byliśmy zamknięci aż tak bardzo. Także dobrze ta drużyna lekko się rozjechała. Grzesiek ma 3000, prawie 800 obrażeń. No i idealne warunki dla Pattona. Czyli strzelanie się prawie że jak na pierwszej wojnie światowej z okopu do okopu. Dla Pattona to jest wyśmienita rzecz. Oprócz tego, że pokazuje ten wielki garnek, no to opuszczanie bardzo przyjemne, armata bardzo przyjemna, penetracji przypomnę, przypomnijmy sobie, tutaj jest 268, 390 uszkodzeń, jeśli brakowałoby, no to na hicie 330, no i 5 hejeków, czyli całkiem sporo. Grzesiek wozi 480 uszkodzeń, ale przy obecnych ilościach grilli, RHM-ów, wafli i innych skorpionów, hejeczki są bardzo przydatne, zresztą i na lighty. 8-7. Wróg postanowił kapować bazę,
mamy znowu doskonałą okazję, żeby sobie postrzelać, ponieważ ukształtowanie tej mapy dla Patona jest wyborne. Plus nie ma arty, także naprawdę, jeśli nie ma arty, to można naprawdę sobie świetnie pograć każdym czołgiem. Przekroczone 4000, czyli wynik już taki przyzwoity, jak na dziesiątkę. Ale żeby myśleć o wygranej w tej bitwie, musi tutaj nasz bohater naklepać znacznie, znacznie więcej. 113, no, robi oczywiście rzecz bezsensowną. Jeśli wiemy, że tutaj są wrogowie, to kapowanie bazy przy takim układzie absolutnie mija się z celem. To jest wyłącznie oddawanie swojego życia. Teraz dopiero się rusza 113. 4400 na liczniku. Zawsze powtarzam, że kapowanie bazy, jeśli nie trzeba, to jest zawsze zły pomysł. Drugi link po gąsce. Także troszkę pechowo. Te pociski gdzieś tam nie były idealnie przymierzone. Teraz dolna płyta weszło równiutkie 4500 obrażeń. 4 fragi, 10 do 9. Grill zdjął ktoś nam wcześniej. No i dobra, 11-9, wszystko to wygląda bardzo dobrze. W hapsach niestety nie wiem, bo nie mam tego moda. Jak pancer S100 jest prawie na fullu. Oczywiście zajechano od tyłu, wtedy jest darmowym damage'em. Esetka 2700 hapsów, czyli bardzo dużo. 110 naprzeciwko ma 97, także już możemy ją spisać na straty. Mamy jeszcze Mutsa. Nie wiem, ile ten Muts drużyny przy tej ma życia, no ale to jest 8. Znowu tej grze się popisuje się celnym strzałem, prawie 5000 obrażeń. No i cały czas jest właśnie takim wsparciem dla drużyny. Czyli gra absolutnie z pół dystansu, nie wdaje się w żadne pojedynki indywidualne. 11, Muc ma 600 hapsów. Właśnie zdecydował się Grzesiek na Muca. Oczywiście Patton dysponuje świetnym zasięgiem widzenia. Także granie właśnie z takiego pół dystansu i świecenie sobie wrogów to jest to, co tygryski lubią w Pattonie najbardziej. No idealna maszyna do wszelkiego rodzaju map, gdzie można wychylić łebek i sobie postrzelać i pospotować. Plus jeszcze jak nie ma arty, no to taki Patton może wiele, naprawdę może wiele. Ja Pattona bardzo lubię, co prawda nie gram nim, ponieważ załoga przeszła teraz na T69, którego kupiłem. Później musi przejść jeszcze na T54A1 i jak te dwa czołgi zrobię, to wróci sobie na Pattona. Dlatego na razie nim nie gram, aczkolwiek maszyna jedna z dziesiątek, które lubię bardziej. Naprawdę gra mi się niewyśmienicie. Esetka, prawie 2000 hapsów. Jest z czego ściągać HP, ale oczywiście ona nas może zrobić na jeden strzał. No i zobaczcie, taka bitwa całkiem pozycyjna. Wydawałoby się, że nastąpi bardzo szybkie przełamanie i bitwa się skończy w 2 minuty, a tymczasem nasza drużyna ustawiła się w jednej linii i nie pozwoliła wrogom zdobyć zdecydowanej przewagi. Udało się z tej sytuacji wyjść, także teraz mamy bardzo wyrównaną bitwę. Eseta u nas też jest na fullu. Także te nasze esety jakimś cudem przy takim stanie bitwy mają jeszcze tyle hapsów. Po prostu kampiły gdzieś przy bazie. Zamiast ruszyć tą jedynką, jakby ta eseta ruszyła tą jedynką i dwójką, to być może nam ta flanka by padła. Ona po prostu tego nie zrobiła. Jak pancer nam tutaj podjeżdża. Strzał rozpaczy przy uciekaniu. Nie udało się trafić. Co zrobi jak pancer? Jeśli zjedzie nas zdecydowanie i trafi chociaż raz z przebiciem, to oczywiście nas kończy. Ten jak pancer właśnie tak robi. Grzesiek zwiał, bojąc się tego manewru jak pancera. I słusznie. Bać jak pancera się zawsze należy. Gdyby była arta, prawdopodobnie te 700 HP już by wyparowało i ta bitwa już by dalej nie trwała. Takie jest moje zdanie oczywiście. WZ-a robi manewr od prawej. Tutaj mamy jak pancera i esetę. Zniszczył nam ISA 3, 11-12. No i teraz chyba Grzesiek przygotowuje się na tą WZ-tę. Bardzo słusznie. Tamte nasze czołgi się trzymają. Wróg ani my nie zamierzamy raszować, także wyeliminowanie tej WZ-ty jest bardzo dobrym pomysłem. Szczególnie, że ta by nas spotowała, ewentualnie mogła klepać od tyłu. No i był bardzo ładny strzał ze zgęszeniem za 450 ponad. Kolejny bardzo ładny strzał, tylko 300-346. Ale przekroczone 6000, czyli wyniczek może na Pattonie nie nadzwyczajny, ale już naprawdę bardzo przyjemny. Już udało się sporo tych pocisków wrogom sprzedać z tego pół dystansu. 11-13, no niestety złożyło nam to się wszystko. Ta eseta jak się tam wrogu przykitrała, tak została. Strzał z biodra, bardzo celny i fartowny, 6400 obrażeń.
No i zaraz Grzesiek będzie sytuację miał niewesołą. Jak pancer, bardzo dużo hapsów, eseta, sporo hapsów, jeszcze ta WZ-a 131 i MUC. Dwóch na czterech. Cały czas zachowuje dystans, Grzesiek. To jest ważne właśnie w graniu Patonem, żeby nie pozwolić się zbliżyć wrogom. Jeśli oni będą do nas podjeżdżać, to w tym czasie dostaną 2-3 darmowe pestki. No zobaczcie. Sporo tych wrogów. MUC jest na wykończenie. Przydałoby się go zdjąć. Udało się. Świetnie. 6700 obrażeń. Teraz rush na esetę. Ta jeszcze wykańcza WZ-131, ale eseta i jakpancer. Ten jakpancer spóźniony. Eseta, przepraszam, spóźniona. Atakują nam tą esetkę. Także Grzesiek musi ruszyć do przodu i pomóc, bo inaczej będzie bardzo nieciekawie. Strzał weszło. Mogłoby to się dingnąć, bo jakpancer to się kontować. Przekroczone 7000. No i następuje ostry rush na naszą esetkę. Jakpancer jest na dobicie. Spokojnie, weszło. Teraz przeładowanie na hity, ginie nam nasza eseta. No i mamy teraz pojedynek. 7500 obrażeń. Eseta ma 1500 hapsów, jest na kilka strzałów. Tutaj Grzesiek popełnia błąd, załadował wcześniej kumulaka, zgęsił esetę, czyli było bez obrażeń. Teraz przełączył się na APCR, teraz byłoby lepiej mieć hita, a był APCR. Także teraz będzie troszkę żonglował tą amunicją. Eseta strzeliła. Próba objazdu. Znowu strzał nieciekawy, ponieważ z hita w gąskę. Jeśli byłoby z APCR-em, pewnie byłoby z obrażeniami. Teraz już lepiej, z APCR-a po gąsce. 7800, eseta próbuje. No Patton nie jest mistrzem takich manewrów. Była próba teraz detraka, nie wyszło to Grześkowi kompletnie. Ogromne szczęście, eseta się dinga. Także mamy w tej bitwie emocje do samego końca. 8000 na liczniku. Eseta, no i już mogła tą bitwę zakończyć. Nie udało jej się. No widzimy, Patton troszkę mu brakuje, mobilności na takie pojedynki, dlatego to co mówiłem, unikać pojedynków bezpośrednich, chyba że udałoby się tutaj detrakować. Grzesiek próbuje, znowu ten hit i strzelanie po gąskach. Spory błąd, niepotrzebnie, jeśli już hit, no to winne powierzchnie. Sporo paniki tutaj widać w końcówce u Grześka, 8600 obrażeń, jest APCR i jest wykończona eseta. Także pojedynek ostatni nie był na pewno zagrany wyśmienicie, ze sporą ilością błędów, ale najważniejsze, że się udało. Odznaka mistrzowska, duży kaliber i specjalista, 7 kili, 9006 obrażeń, także wynik naprawdę zacny. 1459 expa tierem 10, to jest wynik również wyśmienity, 40 strzałów oddanych, 33 trafienia, 25 z penetracją. Mogło być więcej, gdyby troszkę rozważniej Grzechu strzelał. 4 km przejechane, 62 punkty obrony bazy, 800 z asysty. Także wynik naprawdę bardzo, bardzo ładny jak na Patona. Gra dosyć spokojna, no panika w końcówce, ale tak czasem bywa. No i tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Hejka.